Hej, witam Cię na kanale Odmładzanie na ekranie. Dzisiaj wyjątkowo nie w piątek, ponieważ we wtorek, a dlatego, że mówiłem ostatnio o produktach odpszczelich, mówiłem o pyłku, o pierzdze, o mleczku i ostatnim już produkcie, a mianowicie o propolisie. I trudno tutaj pominąć kolejny produkt z natury, który gdzieś tam jest bliski miodom, bliski pszczołom, bo też można powiedzieć jest z natury, też tam są pyłki w tym wszystkim. Dzisiaj będę mówił o syropie z mniszka lekarskiego. Tak naprawdę mniszek lekarski, zobacz jak wygląda. Tutaj pokażę Ci sam kwiat, jest żółty, bardzo jaskrawy, lwi ząb, zwany też lwim zębem. Przez niektórych. Niektórzy mówią, że to jest po prostu mlecz, ale to jest mniszek lekarski. I co ciekawe, bardzo zdrowy, z natury, dostępny, można powiedzieć, za free. Nie musimy nawet już, że tak powiem, nic hodować, po prostu tylko pod koniec kwietnia, jak będzie ładna pogoda, a teraz jest piękna pogoda. Wszystko się tak naprawdę bardzo zmieniło, ponieważ zazwyczaj ten mniszek jeszcze długo kwitł w maju, natomiast już jest koniec kwietnia i zaczyna już ten mniszek przekwitać. Dlatego postanowiłem nagrać ten film wyjątkowo nie w piątek, a we wtorek, ponieważ jeszcze warto skorzystać, warto po prostu zrobić sobie ten syrop z mniszka. Bardzo prosty przepis, starobabciny przepis Ci podam, dla każdego do zrobienia, właściwie bardzo niewiele, tylko pójść na spacer, nazbierać tego mniszka, dokładnie kwiatów mniszka, bo najważniejszy jest tutaj właśnie ten kwiatostan. Zrywamy cały kwiatostan w ten sposób i zbieramy tego kwiatostanu 200 sztuk. Przychodzimy do domu. Oczywiście przy okazji możemy nazbierać również tutaj właśnie te pędy, na których osadzony jest kwiat, i możemy również pozbierać liście, które też można wykorzystać, bo nie wiem czy wiesz, że mniszek to jest kuzyn sałaty, można to zalać wodą gorącą, posiekać i dać do każdej sałatki. Bardzo dobry, ma niesamowite właściwości. Powiem Ci, jakie właściwości w ogóle ogólnie ma mniszek, ale skupię się dzisiaj na tym syropie z mniszka, ponieważ jeszcze kwitnie i można szybciutko go po prostu zrobić, przyrządzić w bardzo prosty sposób. Pokazuję Ci jeszcze raz, jak wygląda. Oczywiście ja zbierałem to w drodze do lasu. Najwięcej można nazbierać po prostu na łąkach, znajdź sobie jakieś dogodne miejsce. Troszeczkę oczywiście proponuję te miejsca, które gdzieś tam są dalekie od ciągów komunikacyjnych, i zbieramy tego mniszka. Ja podaję taki bardzo prosty sposób, można zrobić tego więcej, mniej, jak to woli, tak można to zrobić. Ale ja taki dam podstawowy, że tak powiem, stary przepis. 200 sztuk takiego kwiatostanu zbieramy, następnie przynosimy to do domu, rozkładamy to na gazecie i czekamy, aż z tych kwiatów po prostu wyjdą te robaczki, wyjdzie to, co tam wszystko się w tych kwiatach, że tak powiem, zostało, bo wiadomo, że to jest przyroda, to jest natura, my to zbieramy. Trochę tych rzeczy zawsze w tych kwiatach będzie. Te robaki z nich po godzinie po prostu wyjdą z tych kwiatów i wtedy te kwiaty po prostu zalewamy pół litra wody. Włączamy to oczywiście w zależności jak kto ma, czy gaz, czy płytę. Po prostu zaczynamy to gotować. Czyli pół litra wody do tych 200 kwiatów, zapalamy i nam się to około 20 minut, że tak powiem, gotuje. Delikatnie puszcza te pierwsze soki i zostawiamy to na 24 godziny. Przykrywamy to i 24 godziny to czeka na dalsze czynności. Co dalej? Dalej przychodzimy, musimy mieć jakąś, najlepiej tutaj na pewno będzie to po prostu gaza. W gazie wszystko zostanie, czyli wrzucamy te wszystkie kwiaty, wyciągamy te kwiaty, przecedzamy ten drogocenny wywar. Kwiaty zostają w gazie, odstawiamy tą gazę, te kwiaty i ten wywar, który nam zostaje, dodajemy do niego pół kilograma cukru, 1-2 łyżki soku z cytryny. Może być też kwasek cytrynowy. Jeżeli nie macie cytryny, można dodać kwasku cytrynowego. Jeżeli chcecie, można również dodać, ale to już jest taki przepis, nie ten babciny, można dodać również goździka. Jeżeli będziecie chcieli inny zapach, jak lubicie goździka, to można również dodać troszeczkę, jakieś kilka po prostu goździków. I to wszystko
zaczyna się gotować. Oczywiście nie przykrywamy tego tym razem. Celem jest to, aby ta woda wyparowała, żeby zrobił się coraz gęstszy, można powiedzieć, taki syrop. Jeżeli mamy już coraz gęstszy ten syrop, ta woda nam wyparowuje, zostaje nam po prostu już ten gotowy produkt, czyli syrop z mniszka. Co dalej? Oczywiście przygotowujemy sobie słoiki i odparzone słoiki do tego wlewamy. To jest dosyć gorące, proszę uważać. Wlewamy to do tych słoików, zakręcamy, stawiamy zakrętkami w drugą stronę, tak jak twistujemy, to jest każda gospodyni domowa wie, jak to się robi i taki syrop już jest gotowy. Oczywiście można zrobić jeszcze tego odmiany, można zrobić sobie lizaki. Dla dzieci, jeżeli macie dzieci, dzieci lubią lizaki, zobaczcie, jak dużo w aptekach i w tych wszystkich, że tak powiem, sklepach ze zdrową żywnością pojawiło się tych lepszych, z lepszym lub gorszym składem, czy to miodowe, czy też miód z propolisem, te lizaki. Ale my to możemy zrobić te lizaki z mniszka w bardzo prosty, domowy sposób, ponieważ jeżeli będziemy jeszcze dłużej gotowali, blanszowali to na takim małym ogniu, to ta woda będzie jeszcze bardziej parowała i to będzie coraz gęstsze i będzie się to po prostu coraz bardziej krystalizowało. I jeżeli troszeczkę dłużej to podtrzymamy, przygotowujemy sobie, że tak powiem, foremki, najlepiej jakieś silikonowe czy jakiekolwiek inne, wlewamy to, oczywiście możemy sobie jakieś patyczki wbić w to i wsadzamy to, pierw to delikatnie stygnie, potem możemy to wsadzić oczywiście do lodówki, żeby jeszcze bardziej stwardniało i mamy gotowe lizaki, które wiemy, że są dobre, wiemy, że sami je zrobiliśmy z natury, więc polecam, jeżeli ktoś ma małe dzieci, a dzieci lubią słodkie rzeczy, lubią lizaki, więc tutaj jak najbardziej polecam wykorzystać to i również zrobić tych lizaków na odporność, bo musisz wiedzieć, że syrop z mniszka przede wszystkim działa na odporność, jest przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy, przeciwzapalny, wiadomo, to związane z wirusami i jeszcze ma inne dobroczynne właściwości. Bardzo dobrze nam działa na układ żółciowy, czyli pobudza, oczyszcza wątrobę, również woreczek żółciowy, czyli ten układ, który jest bardzo istotny. Na wiosnę powinniśmy dbać właśnie o wątrobę i woreczek żółciowy, bo one są zmęczone po zimie. To ten mniszek, ten syrop z mniszka nam to ładnie odbuduje, pomoże, że tak powiem, w regulacji tej produkcji tej żółci przez te organy, czyli przez wątrobę i przez woreczek żółciowy, a także oczyści krew, jest antyoksydacyjny, również wpływa dobrze na nerki, także wiele innych zastosowań ma również ten syrop z mniszka. Warto go po prostu mieć, warto go zawsze pod, że tak powiem, pod ręką go mieć, zwłaszcza jeżeli chodzi o przeziębienia, jeżeli chodzi właśnie o stany zapalne, jak najbardziej można go też pić po prostu zwyczajnie, jeżeli ktoś bardzo chce słodzić, lubi słodzić, to ten słodzik jest naprawdę bardzo dobry, czyli jeżeli ktoś chce tam dosładzać jakąś kawę czy też herbatę, jak najbardziej, ale ja oczywiście polecam pod język, czy tam trzymać troszeczkę w buzi, żeby nam te właściwości troszeczkę wchłonęło przez, że tak powiem, śluzówki i połykać jak najbardziej te lizaki. No oczywiście polecam dla dzieciaków. Jeżeli chodzi o te pędy, czyli o to, na czym się znajduje ten kwiat, jak najbardziej jest to też bardzo dobra. Oczywiście niezmiernie zdrowe, że tak powiem, dla naszego organizmu, ponieważ tutaj z tego możemy to po prostu zalać wodą i zwyczajnie surowe zjadać, możemy to dodawać do jakichkolwiek sałatek. Teraz w tym momencie możemy zrobić sobie nawet kurację właśnie po to, aby odbudować wątrobę, aby nam ta wątroba się troszeczkę oczyściła, bo również tutaj w tym momencie ten mniszek lekarski nam oczyszcza organizm, oczyszcza krew przede wszystkim i oczywiście możemy również, co bardzo ciekawe, zakisić te pędy, możemy zakisić nawet te liście, które tutaj widzicie, ten liść można zjeść na surowo, ale również zakisić. Oczywiście najlepsze do kiszenia w tym momencie są te rurki, że tak powiem, z tych potocznie zwanych mleczy, bo niektórzy to nazywają mlecze, dlatego że gdzieś tam wychodzi coś takiego podobnego do mleka. Jeżeli chodzi o samego mniszka, jest naprawdę niezmiernie zdrowy, niezmiernie bogaty i
właściwości jego są niesamowite. Dlatego warto skorzystać, zrobić sobie ten syrop. A ponadto na pewno będę nagrywał jakiś film, ponieważ korzenie, ale zbiera się już je na jesień, są świetne, można zrobić z nich nalewkę, można je ususzyć, można je dodawać. To jest naprawdę potęga dla zdrowia, dla naszej odporności, dla odbudowy naszego organizmu. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Chciałbym, żeby ten odcinek był krótki. Streszczam się, spieszę się, bo zazwyczaj się rozgaduję i 30 minut nikomu się nie chce słuchać, aż 30 minut takich długich filmów. Ja to widzę po statystykach. Trzymajcie się, życzę oczywiście dużo słońca, zdrowia, bo nadal to ta pandemia, czy tam jak to nazywa, tego koronawirusa panuje. Wszyscy się boją, wszyscy mają strach. Nie ma się czego bać. Zobaczcie, jak przyroda kwitnie, jak jest pięknie. Jedyne co, to brakuje tutaj wody. Już w weekend miał spać deszcz, jednak tego deszczu nie ma. Straszne straty w tym naszym parku biebrzańskim, ale już jest ugaszony i super. Czekamy na deszcz. Także trzymajcie się, dużo zdrowia. Oczywiście proszę o subskrypcję, komentarze. Jakby ktoś miał jakiekolwiek pytanie co do mniszka, co do zrobienia, ja jeszcze na dole zostawię ten przepis, żebyście sobie mogli skorzystać. Nie trzeba słuchać, tylko zobaczyć i sobie go po prostu zrobić. Już w piątek konkurs, będą nagrody. Pierwszy mój konkurs, bardzo zdrowe, świetne i przydadzą się na to słońce. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!